sportowy biustonosz już 3 miesiące. Ale w końcu nie powiedziałaś mi, o jaką dyscyplinę chodzi. Tak, kotku, musisz je nauczyć dyscypliny. W innym razie, na starość, każda pójdzie w swoją stronę. Mhm. Od kiedy ja stosuję dietę, mój rozmiar zmniejszył się do pucharka. Chyba do puchara narodów. Najważniejsze, że ja się dobrze czuję. O nie, to jest najważniejsze. To jest najważniejsze. I ta zupa, którą tutaj przyniosłam, jest całkowicie dietetyczna. To jest kapusta, pomidory i kilo cebuli. Troszkę doprawiłam do smaku, tak? Czym? Kołdunami z boczkiem. Idę. Pewnie Jolka. O. Renka, ty nie uwierzysz, co ja dostałam od swojego kuzyna Szramy. O? No to no 2 bilety na zamknięty koncert Tomka Makowieckiego. A mój Boże, a mój Boże. A powiedz, skąd ten Szrama zna Makowieckiego? Słuchaj, oni znają się od dziecka, bo to na to dzięki Szramie Makowiecki przestał śpiewać falsetem. A kiedykolwiek śpiewał? Nie, bo mój kuzyn Szrama mu zabronił. A Makowiecki się teraz odwdzięczył. No, ekskluzywny, zamknięty koncert Tomasza Makowieckiego. Jesteś wolna w sobotni wieczór? Czy ona jest wolna w sobotni wieczór? A co? Nie jesteś? Powiem ci, Jolu... Tak, że bardzo chętnie pójdę na koncert pana Tomasza Makowieckiego, gdyż ponieważ bardzo lubię jego kawałki, bo są bardzo romantyczne. I powiem ci, kochani, tak? Chciałabym, żeby kiedyś Skalski zaprosił mnie na coś takiego. Franiu, skoro tata zaprosił cię na pierwszą randkę, to czemu ty nie zaprosisz go na drugą? Nie, kochanie. Zawsze mama mnie uczyła, że to chłopcy powinni zabiegać o dziewczyny. Kochanie, co ja ci tam nagadałam? To były lata 80. W sklepach była tylko słonina i ocet. Ale Zuzia ma rację, słuchaj. Gdybym ja sama nie wzięła sprawy we własne ręce, to ja co wieczór na stówę siedziałabym sama. No przecież siedzisz sama. No bo mi kurczę odmawiają, no. Jolka, no daj spokój. Pokaż to. Ekskluzywny, zamknięty koncert Tomasza Makowieckiego. No. Właściwie mogłabym po prostu podejść do Skalskiego i zaproponować mu koncert Tomasza Makowieckiego. Ale co? Właściwie co ja mam do stracenia? No. Ale iść? No. Ale spytać? No iść, no. Do dzieła! Zaraz, konie śmierć! Makowiecki. Coś mi się kojarzy, ale... To jest takie ciacho. Pani Tereso. Makowiec w piekarniku! Lecę. Porzucił ją zimny drań, co salon sukien ślubnych miał. Nie miała dokąd udać się, jej świat zawalił się. Wtem Skalski w dom, to w nim znalazła kąt. Choć nie było łatwo, nie, choć nie było łatwo. Cześć, mamo. Cześć, ja prawie skończyłam. Co o tym sądzisz? Nie wydaje ci się, że to jest trochę krzywe? Nie dla mnie. O Boże, mamo, przerażasz mnie. Nieważne, słuchaj. Zaprosiłam Skalskiego na randkę i wiesz, zgodził się. Ja widzę po malince na twojej szyi. Co? Ała, Boże, co to jest? No bez przesady, jesteśmy dorosłe i nie musisz się z tym kryć. W twoim wieku można mieć malinkę, jak i osteoporozę. O Boże, mamo, mam to na całym ciele. No to nieźle, córcia, no jestem z ciebie dumna. Oszalałaś, kobieto, mam jakąś wysypkę ohydną, rozumiesz? Poszmaruj kremem. Jakim kremem? Mamo, wychodzę na randkę ze Skalskim. Trzymasz w apteczce majonez? To dlatego ta sałatka wczoraj pachniała tygrysią maścią.
Kochanie, mam prośbę. Idź na dział zapachowy i kup mi perfumę, tu jest lista. Ale Frania, 12 flakonów? Próbek, skarbie, próbek. Dobra. Hej, szukam czegoś na... Hej, pamiętam cię. Poczekaj, nic nie mów. Pamiętam, z czym wtedy przyszłaś. Z kleszczem. No. Z osikiem. Posłuchaj mnie. Z wszami, tak. Miałaś wszy. Wiedziałem, że jakiegoś pasożyta. Bardzo się cieszę, że zgadłeś, a teraz się przemknij i daj mi coś na to. Nie. Fuj. Po co mi to pokazałaś? Mam teraz odruchy wybiorne. Jakiego grzyba tu pracujesz, skoro robi ci się słabo na widok czegoś takiego? Mam blisko do domu. Czystej twojej wysypki wydzielasz jakiś płyn albo zapach? Czy uformowały się już tam jakieś ropne krosty? Dziękuję panu bardzo. Bardzo mi pan pomógł. Naprawdę. Sama sobie poradzę. O, Karolina. Co tam masz? A ty? Zdaje się, że wystarczająco długo przyjrzałam się etykietce na twoim pudełeczku. Zdaje się, że znam doskonale napis na twojej buteleczce. No, no. Robi się ciekawie. Rzeczywiście. Dobra, dobra. Odpuśćmy sobie i roześmy się. W końcu nie musimy sobie wszystkiego wiedzieć, nie? Oczywiście, zgadzam się z tym. No dobrze, no. I teraz. To jest twoja droga. Wiem, co macie obie, panie. Podwójna randka. Zamknij mi usta. Chyba śnisz. Mam ohydną wysypkę, tyle. Wpadnij do mnie w czwartek o 9:00. Panno Maj. O, hej. No, wygląda pani olśniewająco. O, olśniewająco, tego jeszcze nie słyszałam. Pragnę powiedzieć, że jestem pod wrażeniem, że to właśnie pani mnie zaprasza na randkę. O, jak dobrze, Boże, jak dobrze. To słyszeć, to słyszeć, oczywiście. To nie koniec. A? Chciałem pani powiedzieć, że gdyby pani mnie nie zaprosiła, to wtedy ja miałem zamiar... Aha, tak, wiem. Panie Skalski, musi pan już iść. Wyprowadzić samochód z garażu. Już się robi. Tak. A ja przepakuję torbę. A, tak. Nikt bardziej ode mnie nie chce, żebyście w końcu to zrobili. Ale masz całe ciało w czerwonych ciapkach. Dlaczego nie odwołasz tej randki? 4 lata, 2 randki, kądziu. Nawet gdyby mi nogę urwało, to i tak pójdę. Koniec, pobiegnę w podskokach. Ciao. Może ja przyniosę nam po drinku? O, świetny pomysł. Panno Maj, tam jest tak napchane, może zakończymy? Wow, Max. Panią. Czekałam na ten wieczór, Max. Boże. Przepraszam, się nie ogoliłem. Nie, to świetnie. Max. O, Max. O, o, Max. Przepraszam bardzo. O, rany. Mój Boże, na żywo wyglądasz o wiele młodziej niż ja. A, uwielbiam twoje piosenki, Tomek. Naprawdę, są takie romantyczne, ale z drugiej strony też takie właśnie nieogolone i takie szorstkie. Dziękuję, jeżeli to był komplement. O tak, tak. Maksymilian Skalski, gratuluję. Dziękuję. Ostatniej płyty. Ja też przyłączam się. Jest taka inna. Zmieniłeś styl. Teraz jesteś bardziej surowy. Wiesz, krzykliwe fryzury, błyszczące stroje to teraz obciąż. Oczywiście u facetów.
Tomek, mam taką prośbę, jeżeli to nie problem oczywiście. Czy mógłbyś napisać mi autograf? Jasne. Nie mam gdzie, wiesz, tylko... O, zrób to na moich plecach, na moich plecach. Dla kogo? Dla Franny Mai. Dla, ale przyciskaj mocno. Mocniej, Tomek! O mój Boże! Franny, w prawo, Tomek, w prawo! O, brawo, dobrze. O tak, dobrze. Dobrze. Pan O tak, tak, dziękuję. O, to było wielkie, bardzo tego potrzebowałam. Słuchajcie, przepraszam, muszę lecieć, bo jesteście dziwni. A teraz przed państwem jedyny i niepowtarzalny Tomek Makowiecki. Bóg jest zajęty, nie każdy o tym wie. Żyj więc tak, jakbyś tego chciał, a zniknie pech. Niebo jest pełne niedoskonałych dusz, więc jeśli kiedyś popełnisz błąd, nie spadniesz już. Wyglądasz tak fantastycznie, że aż mi ręce świerzbią. Boże, mnie świerzbi całe ciało na twój widok. A co ty na to, gdybyśmy się tak wymknęli? O tak, to świetny pomysł. Marzę o tym, żeby wyskoczyć z tej kiecki. Naprawdę? Serio? No w takim razie załatwi pokój. Zapraszam. Wow. Kieliszku szampana? O, brzmi nieźle. O mój Boże! O mój Boże! O! Hej, 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 poczekaj na mnie. Max. Franiu. Max. Franiu. Max. Frania. Wiesz, Max, no. Wiesz co myślę, wiesz co myślę, wiesz co myślę, wiesz co myślę. Musimy jak najszybciej zadzwonić do domu i powiedzieć im, że się spóźnimy, tak? Zuzia? O, kochanie. Tak, bardzo. To świetna historia. Poczekaj, poczekaj, nie opowiadaj mi. Może chcesz opowiedzieć swojemu tacie? Mhm. Tak, jest tuż koło mnie. Uparła się, żeby z tobą mówić. Teraz? Tak, córciu. Wiesz co, skoro już się tak rozgadałeś, to ja polecę na dół, załatwię kilka autografów dla mamy. Teraz. 5 sekund. Lekarza, szybciej, dajcie tego lekarza, no. Zaraz przyjdzie tutaj doktor Znachorski, spokojnie. Znachorski, kobieto, to jest sprawa życia i śmierci, rozumiesz? Przyślijcie tutaj cały oddział z Leśnej Góry. Witam, jak się pani czuje? Bywało lepiej. Doktorze, mam na całym ciele jakąś ohydną wysypkę. Tylko bez paniki, tylko bez paniki, na pewno sobie z tym poradzimy. Jest pani moją pierwszą pacjentką. Dzisiaj? Nie, tak w ogóle. Czekaj, 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 czekaj. Słuchaj, czy ty przypadkiem nie nazywasz się Zbyszek Znachorski i nie kończyłeś podstawówki na Pradze? Tak. Na
piękne lata mojego życia. Tak, ja ciebie też kojarzę, Frania Marzę! Daruj sobie, kochane, wróciłem do Maj. Tam to się i tak nie przyjęło. Nieźle, nieźle. Zostałeś lekarzem, wow! A jak byliśmy mali i bawiliśmy się w lekarza, to nie potrafiłeś strzykawą trawić nawet do małej Lali. No to teraz nadrobię zaległości. Hej. Kobieto, ja potrzebuję specjalisty! Ja jestem najlepszym specjalistą, wiele się nauczyłem. Zobaczymy, co my tu mamy. No i? Boże! Co? Nic! Na pewno sobie z tym poradzimy. Co jest? Co tam jest? Zastrzyk? Damy zastrzyk. Dobra, dawaj zastrzyk, albo nie dawaj, człowieku. Po drugiej stronie ulicy w hotelu czeka na mnie facet mojego życia i wierz mi, jest gotowy na wszystko. Mały zastrzyk z kortyzonu. Na pewno sobie z tym poradzi, zrobimy go w udo, ponieważ zastrzyk będzie mniej bolał, jeśli się go robi w jakieś otłuszczone miejsce. Wiesz co, ale z lekarskiego savoir vivre to chyba miałeś poprawkę. Zbyszku! Au! Fiku miku po zastrzyku. Nieźle. O mój Boże. O mój Boże, przestało mnie spędzić. Czy to jest możliwe, że tak szybko? No, kortyzon trafia od razu do krwiobiegu. Boże, Zbyszku, jaki ty jesteś jednak zdolny. Dziękuję. O mój Boże, trzymajcie za mnie kciuki. Dzięki. Powodzenia. A Franiu, czy ty przypadkiem nie jesteś uczulona na jakieś lekarstwa? Powinienem spytać przed zastrzykiem. Potem poszłam do Sylwii. Jej kuzyna, jak on się nazywał? Lilek. No właśnie, Lilek. Dobrze, a teraz posłuchaj, bo tatoś musi... daj mi Konrada. Konrad, tata chce z tobą rozmawiać. Tak, słucham. Ty połóż ją wreszcie spać! Panie Skalski... Wróciłam. Obiecaj mi jedną rzecz, że już nigdzie dzisiaj nie wyjdziesz. Wiem, tak długo czekaliśmy na tą chwilę. Szampana? Tak. O Boże! O Boże! Co to jest? O Boże, to ja! O Boże! Pana Maj, spokojnie, bez paniki. Bez paniki, człowieku! Zobacz, jak się wygląda. O Boże, ten bleje. Nie, panno Maj, nie! Kochanie, będzie wszystko dobrze. Mój kurwa. Mamo! Może byście przysłali tutaj jakiegoś specjalistę. No przynajmniej kogoś, kto pracuje 2 dni. Tak, taka opuchlizna czasami się zdarza. Jest to naturalna, alergiczno-uczuleniowa reakcja na podanie kortyzonu, pedryzonu albo makaronu. Córka mi się powiększyła, niech się pan coś zrobi! Tak, oczywiście. Panie Skalski, pewnie już nigdy nie będzie pan chciał na mnie spojrzeć. Ależ skąd pan ma? Pani jest teraz 2 razy, jeszcze 3, nie, 4... 6 razy więcej do kochania, panno Maj. Panie Skalski, jest pan taki słodki. Dobij mnie! Spokojnie. Zaraz zrobimy ci zastrzyk, który zneutralizuje działanie kortyzonu. Tylko znajdę najbardziej otłuszczone miejsce. Człowieku, wbijaj gdziekolwiek. Aha. Au! Panno Maj? Zdiagnozowaliśmy pani przypadek. Niewątpliwie ta wysypka to jest alergia pokarmowa. Czy jadła pani ostatnio dynię? Dynię? Nie. Dynię? Konrad, może ten kurczak był z dynią? Nie, to był normalny pieczony kurczak nadziewany migdałami. Jak to migdałami? Ja jestem uczulona na migdały. Naprawdę? Myślałem, że twoim największym wrogiem jest czas. Czasnek. Przepraszam? Panie doktorze. Tak. Czy jeżeli ktoś
podał jej zupę dietetyczną. Tak. Z dyni? Tak. To, czy to będzie jego wina? Tak, tak. Mamo! Ja ci strasznie przepraszam, kochanie! Widzisz, to jest taka maleńka próbka twojej przyszłości. W końcu niedaleko pada 200-kilowe jabłko od jabłoni. O, kaskanski. Dzień dobry, panno Maj. Widzę, że wszystko wróciło do normy. Tak, dziękuję, już mi lepiej. Bardzo żałuję, że wczoraj nam nie wyszło. Może byśmy tak dokończyli dzisiaj wieczorem? Sama nie wiem, panie Skalski, może to powinno się zadziać jednak bardziej spontanicznie. No może ma pani rację, może to był znak, że powinniśmy jeszcze chwilę zaczekać. O tak, tak, wie pan, myślę, że jakoś sami wyczujemy ten najlepszy moment. Tak. Zabiję cię, mamo. To i tak pójdę. Koniec. Pobiegnę w podskokach. Ciao. Może ja przyniosę nam po drinku? O, świetny pomysł. Świetny pomysł. Panno Maj, tam jest tak napchane, może zakończymy? Wow, Max. Panią. Czekałam na ten wieczór, Max. O mój Boże. Przepraszam, się nie ogoliłem. Nie, to świetnie. Max. O, Max. O, o, Max. Przepraszam bardzo. O rany, mój Boże, na żywo wyglądasz o wiele młodziej niż ja. A, uwielbiam twoje piosenki, Tomek, naprawdę, są takie romantyczne, ale z drugiej strony też takie właśnie nieogolone i takie szorstkie.
Dziękuję, jeżeli to był komplement. O tak, tak. Maksymilian Skalski, gratuluję. Dziękuję. Ostatniej płyty. Ja też przyłączam się, jest taka inna. Zmieniłeś styl, teraz jesteś bardziej surowy. Wiesz, krzykliwe fryzury, błyszczące stroje to teraz opcja. Oczywiście u facetów. Tomek, mam taką prośbę, jeżeli to nie problem oczywiście, czy mógłbyś napisać mi autograf? Jasne. Nie mam gdzie, wiesz, tylko... O, zrób to na moich plecach. Dla kogo? Dla Fani Maj. Dla, ale przyciskaj mocno. Mocniej, Tomek! O mój Boże! Frani, w prawo, Tomek, w prawo! O, brawo, dobrze. O tak, dobrze. Pan O tak, tak, dziękuję. O, to było wielkie, bardzo tego potrzebowałam. Słuchajcie, przepraszam, muszę lecieć, bo jesteście dziwni. A teraz przed Państwem jedyny i niepowtarzalny Tomek Makowiecki. Nie każdy o tym wie. Żyj więc tak, jakbyś tego chciał, a zniknie pech. Niebo jest pełne niedoskonałych dusz, więc jeśli kiedyś popełnisz błąd, nie spadniesz już. Wyglądasz tak fantastycznie, że aż mi ręce świerzbią. Boże, mnie świerzbi całe ciało na twój widok. A co ty na to, gdybyśmy się tak wymknęli? O tak, to świetny pomysł. Marzę o tym, żeby wyskoczyć z tej kiecki. Naprawdę? Serio? No w takim razie załatwi pokój. Nie jesteś sam. Au! Fiku miku po zastrzyku. Nieźle. O mój Boże. O mój Boże, przestało mnie spędzić. Czy to jest możliwe, że tak szybko? No, kortyzon trafia od razu do krwiobiegu. O Boże, Zbyszku, jaki ty jesteś jednak zdolny. Dziękuję. O mój Boże, trzymajcie za mnie kciuki. Dzięki. Powodzenia. A Franiu, czy ty przypadkiem nie jesteś uczulona na jakieś lekarstwa? Powinienem spytać przed zastrzykiem. Potem poszłam do Sylwii i jej kuzyna, jak on się nazywał? Lilek. No właśnie, Lilek. Dobrze, a teraz posłuchaj, bo tatoś musi... daj mi Konrada. Konrad, tata chce z tobą rozmawiać. Tak, słucham. Ty połóż ją wreszcie spać! Panie Skalski, wróciłam. Obiecaj mi jedną rzecz, że już nigdzie dzisiaj nie wyjdziesz. Wiem, tak długo czekaliśmy na tą chwilę. Szampana? Tak. O Boże! O Boże! Co to jest? O Boże, to ja! O Boże! Pana Maj, spokojnie, bez paniki! Bez paniki, człowieku! Zobacz, jak się wygląda! O Boże, ten bleje! Nie, panno Maj, nie! Kochanie, będzie wszystko dobrze. Mój kurwa... Mamo! Może byście przysłali tutaj jakiegoś specjalistę. Albo przynajmniej kogoś, kto pracuje 2 dni. Tak, znaczy taka opuchlizna czasami się zdarza. Jest to naturalna, alergiczno-uczuleniowa reakcja na podanie kortyzonu, pedryzonu albo makaronu. Córka mi się powiększyła, niech się pan coś zrobi. Tak, oczywiście. Panie Skalski,
Pewnie już nigdy nie będzie pan chciał na mnie spojrzeć. Ależ skąd pan ma? Pani jest teraz dwa razy, jeszcze trzy, nie, sześć razy więcej do kochania pan ma. Panie Skalski, jest pan taki słodki. Dobij mnie! Spokojnie, spokojnie. Zaraz zrobimy ci zastrzyk, który zneutralizuje działanie kortyzonu. Tylko znajdę najbardziej otłuszczone miejsce. Człowieku, wbijaj gdziekolwiek. Aha. Au! Panno Maj, zdiagnozowaliśmy pani przypadek. Niewątpliwie ta wysypka to jest alergia pokarmowa. Czy jadła pani ostatnio dynię? Dynię? Nie. Dynię? Konrad. Może ten kurczak był z dynią? Nie, nie, to był normalny pieczony kurczak nadziewany migdałami. Jak to migdałami? Ja jestem uczulona na migdały. Naprawdę? Myślałem, że twoim największym wrogiem jest czas. Czasnek. Przepraszam? Panie doktorze. Tak. Czy jeżeli ktoś podał jej zupę dietetyczną... Tak. Z dyni? Tak. To czy to... będzie jego wina. Tak, tak. Mamo! Ja ci strasznie przepraszam, kochanie! Widzisz, to jest taka maleńka próbka twojej przyszłości. W końcu niedaleko pada 200-kilowe jabłko od jabłoni. O, pan Skalski. Franiu, noszę ten sportowy biustonosz już 3 miesiące. No, ale w końcu nie powiedziałaś mi, o jaką dyscyplinę chodzi. Tak, kotku, musisz je nauczyć dyscypliny. W innym razie, na starość, każda pójdzie w swoją stronę. Mhm. Od kiedy ja stosuję dietę, mój rozmiar zmniejszył się do pucharka. Chyba do puchara narodów. Najważniejsze, że ja się dobrze czuję. O nie, to jest najważniejsze. To jest najważniejsze. I ta zupa, którą tutaj przyniosłam, jest całkowicie dietetyczna. To jest kapusta, pomidory i kilo cebuli. Troszkę doprawiłam do smaku, tak? Czym? Kołdunami z boczkiem. Idę. Pewnie Jolka. O! Pienka, ty nie uwierzysz, co ja dostałam od swojego kuzyna szramy. No to no dwa bilety na zamknięty koncert Tomka Makowieckiego. A mój Boże! A mój Boże, a powiedz, skąd ten szrama zna Makowieckiego? Słuchaj, oni znają się od dziecka, bo Tom na to dzięki szramie. Makowiecki przestał śpiewać falsetem. A kiedykolwiek śpiewał? Nie, bo mój kuzyn szrama mu zabronił. A Makowiecki się teraz odwdzięczył. No, ekskluzywny, zamknięty koncert Tomasza Makowieckiego. Jesteś wolna w sobotni wieczór? Czy ona jest wolna w sobotni wieczór? A co? Nie jesteś? Powiem ci, Jolu... Tak, że bardzo chętnie pójdę na koncert pana Tomasza Makowieckiego, gdyż ponieważ bardzo lubię jego kawałki, bo są bardzo romantyczne. I powiem ci, kochani, tak? Chciałabym, żeby kiedyś Skalski zaprosił mnie na coś takiego. Franiu, skoro tata zaprosił cię na pierwszą randkę, to czemu ty nie zaprosisz go na drugą? Nie, kochanie. Zawsze mama mnie uczyła, że to chłopcy powinni zabiegać o dziewczyny. Kochanie, co ja ci tam nagadałam? To były lata 80. W sklepach była tylko słonina i ocet. No, ale Zuzia ma rację, słuchaj. Gdybym ja sama nie wzięła sprawy we własne ręce, to ja co wieczór na stówę siedziałabym sama. No przecież siedzisz sama. No bo mi kurczak mawiają, no. Jolka, no daj spokój. Pokaż to. Ekskluzywny, zamknięty koncert Tomasza Makowieckiego. No. Właściwie mogłabym po prostu podejść do Skalskiego i zaproponować mu koncert Tomasza Makowieckiego. Ale co? Właściwie co ja mam do stracenia? No. Ale iść? No. Ale spytać? No iść, no. Do dzieła! Zaraz, konie śmierć! Makowiecki. Coś mi się kojarzy, ale... To jest takie ciacho. Pani Tereso. Makowiec w piekarniku! Lecę. Porzucił ją zimny drań, co salon sukien ślubnych miał. Nie miała dokąd udać się, jej świat zawalił się wtedy.
Cześć, mamo. Cześć, ja prawie skończyłam. Co o tym sądzisz? Nie wydaje ci się, że... Zapraszam. Wow. Panno Maj. Max. Może po kieliszku szampana? O, brzmi nieźle. O mój Boże. O mój Boże. O! Hej, 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 poczekaj na mnie. Max. Franiu. Max. Franiu. Max. Frania. Wiesz, Max, no. Wiesz, co myślę, wiesz, co myślę, wiesz, co myślę, wiesz, co myślę. Musimy jak najszybciej zadzwonić do domu i powiedzieć im, że się spóźnimy, tak? Zuzia? O, kochanie. Tak, bardzo. To świetna historia. Poczekaj, poczekaj, nie opowiadaj mi. Może chcesz opowiedzieć swojemu tacie? Mhm. Tak, jest tuż koło mnie. Uparła się, żeby z tobą mówić. Teraz? Tak, córciu. Wiesz co, skoro już się tak rozgadałeś, to ja polecę na dół, załatwię kilka autografów dla mamy. Teraz. 5 sekund. O, lekarza, szybciej, dajcie tego lekarza, no. Zaraz przyjdzie tutaj doktor Znachorski, spokojnie. Znachorski, kobieto, to jest sprawa życia i śmierci, rozumiesz? Przyślijcie tutaj cały oddział z Leśnej Góry. Witam, jak się pani czuje? Bywało lepiej. Doktorze, mam na całym ciele jakąś ohydną wysypkę. Tylko bez paniki. Tylko bez paniki. Na pewno sobie z tym poradzimy. Jest pani moją pierwszą pacjentką. Dzisiaj? Nie, tak w ogóle. Czekaj, 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 czekaj. Słuchaj, czy ty przypadkiem nie nazywasz się Zbyszek Znachorski i nie kończyłeś podstawówki na Pradze? Tak. No. Piękne lata mojego życia. Tak, ja ciebie też kojarzę, Frania Marze! Daruj sobie, kochany, wróciłem do matki. Tam to się i tak nie przyjęło. Nieźle, nieźle. Zostałeś lekarzem, wow. A jak byliśmy mali i bawiliśmy się w lekarza, to nie potrafiłeś strzykawą trafić nawet do małej Lali. No to teraz nadrobię zaległości. Hej, 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 hej. Kobieto, ja potrzebuję specjalisty! Ja jestem najlepszym specjalistą, wiele się nauczyłem. Zobaczymy, co my tu mamy. No i? No i? Boże! Co? Nic, nic, na co? Pewno sobie z tym poradzimy. Co jest? Co tam jest? Zastrzyk? Damy zastrzyk. Dobra, dawaj zastrzyk, albo nie dawaj, człowieku. Po drugiej stronie ulicy w hotelu czeka na mnie facet mojego życia i wierz mi, jest gotowy na wszystko. Mały zastrzyk z kortyzonu. Na pewno sobie z tym poradzi, zrobimy go w udo, ponieważ zastrzyk będzie mniej bolał, jeśli się go robi w jakieś otłuszczone miejsce. Wiesz co, ale z lekarskiego savoir vivre to chyba miałeś poprawkę. Zbyszku! To jest trochę krzywe. Nie dla mnie. O Boże, mamo, przerażasz mnie. Nieważne, słuchaj. Zaprosiłam Skalskiego na randkę i wiesz, zgodził się. Ja widzę po malince na twojej szyi. Co? Ała, Boże, co to jest? No bez przesady, jesteśmy dorosłe i nie musisz się z tym kryć. W twoim wieku można mieć malinkę, jak i osteoporozę. O Boże, mamo, mam to na całym ciele! No to nieźle, córcia, no jestem z ciebie dumna.
Oszalałaś, kobieto? Mam jakąś wysypkę ohydną, rozumiesz? Posmaruj kremem. Jakim kremem? Mamo, wychodzę na randkę ze Skalskim. Trzymasz w apteczce majonez? To dlatego ta sałatka wczoraj pachniała tygrysią maścią. Kochanie, mam prośbę. Idź na dział zapachowy i kup mi perfumy, tu jest lista. Ale Frania, 12 flakonów? Próbek, skarbie, próbek. Dobra. Hej, szukam czegoś na... Hej, pamiętam cię. Poczekaj, nic nie mów. Pamiętam, z czym wtedy przyszłaś. Z kleszczem. Nie. Z osikiem. Posłuchaj mnie. Z wszami, tak, miałaś wszy. Wiedziałem, że jakiegoś pasożyta. Bardzo się cieszę, że zgadłeś, a teraz się przemknij i daj mi coś na to. Nie. Fuj. Po co mi to pokazałaś? Mam teraz odruchy wybiorne. Jakiego grzyba tu pracujesz, skoro robi ci się słabo na widok czegoś takiego? Mam blisko do domu. Czystej twojej wysypki wydzielasz jakiś płyn albo zapach? Czy uformowały się już tam jakieś ropne krosty? Dziękuję panu bardzo. Bardzo mi pan pomógł. Naprawdę. Sama sobie poradzę. O, Karolina. Co tam masz? A ty? Zdaje się, że wystarczająco długo przyjrzałam się etykietce na twoim pudełeczku. Zdaje się, że znam doskonale napis na twojej buteleczce. No, no. Robi się ciekawie. Rzeczywiście. Dobra, dobra. Odpuść mi sobie i roześmy się. W końcu nie musimy sobie wszystkiego wiedzieć, nie? Oczywiście, zgadzam się z tym. No dobrze, no. Wiem, co macie obie, panie. Podwójna randka. Zamknij mi usta. Chyba śnisz. Mam ohydną wysypkę, tyle. Wpadnij do mnie w czwartek o 9:00. Panno Maj. O, hej, hej, hej. No, wygląda pani olśniewająco. O, olśniewająco, tego jeszcze nie słyszałam. Pragnę powiedzieć, że jestem pod wrażeniem, że to właśnie pani mnie zaprasza na randkę. O, jak dobrze, Boże, jak dobrze. To słyszeć, to słyszeć, oczywiście. To nie koniec. A? Chciałem pani powiedzieć, że gdyby pani mnie nie zaprosiła, to wtedy ja miałem zamiar... Aha, aha, tak, wiem. Panie Skalski, musi pan już iść. Wyprowadzić samochód z garażu. Już się robi. Tak. A ja przepakuję torbę. Przepakuję torbę. Tak. Nikt bardziej ode mnie nie chce, żebyście w końcu to zrobili. Ale masz całe ciało w czerwonych ciapkach. Dlaczego nie odwołasz tej randki?